Magda Żakowska, witam Państwa. Najbliższe godziny upłyną nam z bardzo dynamiczną pogodą. Otóż front związany z niżem z nadzachodniej Rosji odsunie się nad wschód, ale nad ranem od zachodu wkroczy kolejny front związany z niżem z nad południowej Skandynawii. Nad ranem z zachodu popłynie już nieco cieplejsze powietrze. W nocy frontowe chmury zbiorą się na wschodzie, tu opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze liczne rozpogodzenia. Noc będzie wietrzna i chłodna. O poranku na zachodzie 2 lub 1 stopień, w centrum minus 1, minus 2, na wschodzie od minus 2 do minus 5, jeszcze zimniej, jeszcze mroźniej w górach. Tam temperatura spadnie do minus 10, minus 12 stopni, cieplej tylko na wybrzeżu od 2 do 4 stopni. Jutro nad krajem będzie wędrował front, a centrum niżu z nad południowej Skandynawii przemieści się nad północną część kraju. W czele frontu będą znajdowały się opady śniegu, natomiast te opady śniegu będą stopniowo przechodziły w deszcz ze śniegiem i w deszcz. A zatem od rana na zachodzie, następnie w centrum popruszy śnieg. Po południu, gdy frontowe chmury dotrą na wschód, to tu będą opady śniegu, a w centrum i na zachodzie popada początkowo deszcz ze śniegiem, a następnie będą to głównie opady deszczu. Zróżnicowana temperatura, na wschodzie chłodno, 0 lub 1 stopień, w centrum 2 lub 3, na zachodzie nawet 7 stopni. No ale niestety front sprawi, że znów będzie wietrznie, nieprzyjemnie, porywy wiatru do 60-70 km na godzinę, w górach do 120 km na godzinę. Co w regionie? Otóż w nocy możemy liczyć na rozpogodzenia, przy których temperatura spadnie do minus 1, minus 2 stopni. Będzie to wietrzna noc. Też porywy wiatru mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę. Jutro, a już właściwie nad ranem, dotrze do nas niżowy front i pojawią się pierwsze opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Także jutro przed południem opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Po południu głównie popada deszcz. Od 1 stopnia w Brodnicy do 3 stopni w Tucholi i 4 w Bydgoszczy powieje chwilami silnie z południa. Te porywy wiatru znów mogą osiągać prędkość 60-70 km na godzinę. Na barometrach wahania ciśnienia w nocy to powędruje w dół, jutro zacznie rosnąć i w południe jutro te barometry pokażą 1001 hektopaskali. Opady deszczu ze śniegiem i chmury do końca tygodnia. Od poniedziałku więcej słońca, ale chłodniej. Do zobaczenia.